przegrywacie drugi mecz półfinałowy z Polonią Bytom. Zapytam cię o ocenę tego spotkania. Wynik jest jaki jest oczywiście, ale czy jesteś zadowolona z waszej gry albo z różnych fragmentów tego meczu? Myślę, że mecz z Polonią Bytom zawsze jest ciężki. No, dwa mecze przegrane, niestety dość wysokim wynikiem. No ale cóż, nie kończymy sezonu i gramy o brązowy medal. Okaże się dzisiaj z kim. No mecz był ciężki, jak każdy, bo do każdego trzeba podchodzić skupionym i skoncentrowanym. Ale nie pokazałyśmy wszystkiego, co potrafimy, bo nie był to dobry mecz w mojej ocenie. Właśnie chciałem zapytać, czy według ciebie zagrałyście tak na miarę swoich możliwości, no ale ty mówisz, że nie. Czegoś musiało zabraknąć w naszej grze. Podań nie było takich, akcji w ogóle tak, mecz był ciężki, przeciwnik jest też dobrze wyszkolony. My mamy słabszy skład, ale nie poddałyśmy się i zagrałyśmy do końca. Zapytam o to jeszcze, jakie wnioski z tych dwóch meczów płyną. Co według ciebie w waszej grze wymaga największej poprawy? Myślę, że gra pozycyjna na pewno, żebyśmy wiedziały, jak się zachować w tercji i patrzeć do przodu, żeby nie było do zera i żebyśmy strzelały bramki, bo kto nie strzela, ten nie wygrywa. Ty wspominałeś już o tym, co was czeka, czyli o tej serii o brąz. Ten rodzaj, bez względu na to, z kim zagracie, to będą bardzo trudne mecze, bo i z Kojotkami, i z Gdańskiem na pewno gra się bardzo trudno. Czy myślisz, że jest na was taka presja, że jednak taką serię medalową, żeby podtrzymać? Zrobimy co w naszej mocy, żeby tak się stało, żebyśmy zdobyły ten brąz. No wiadomo, bez walki tego nie będzie, także musimy się postarać i zagrać jak najlepiej potrafimy. Z pozytywów to można powiedzieć, że kolejny sezon i kolejny raz gra się o brąz, więc chyba można mówić o jakiejś takiej stabilizacji w waszej grze. Tak, patrząc na to, że skończyłyśmy na piątej pozycji, o ile dobrze pamiętam, to powtórka z zeszłego sezonu tak na dobrą sprawę. Czy myślisz, że ten sezon w jakiś sposób był cięższy? No bo też chyba więcej drużyn aspiruje do tych najwyższych lokat w tym sezonie niż w poprzednich. Każdy sezon jest trudny, bo nie wiadomo, co zaprezentują drużyny przeciwne. A mamy skład taki, jaki mamy i szkolimy młode dziewczyny, żeby mogły powoli nas zastępować i wzmacniać naszą drużynę. Wspominałaś o tym, że ten rodzaj za niedługo już się dowiemy, z kim zagrać o ten brąz. Wolałabyś zagrać z Kojotkami czy z Gdańskiem? Myślę, że z Gdańskiem. Personalnie wolałabym z Gdańskiem zagrać, ale zobaczymy, co przyniesie. To na koniec zapytam cię o to, jaka to jest dla was drużyna, bo Gdańsk obecnie jest jednak bliżej gry o brąz niż Kojotki, więc jak według ciebie właśnie te mecze z Gdańskiem mogłyby wyglądać i czy myślisz, że macie realną szansę, żeby ten Gdańsk w tym sezonie pokonać? Zawsze są szanse, tylko musimy wyjść i zagrać, pokazać to, że potrafimy grać, bo umiemy, jesteśmy wszyscy ludźmi, więc zagramy jak najlepiej.